pamiętajcie, kochani, być może jeżeli też byliście w New Age'u, tak jak ja, to słuchaliście takich osób jak Piotr Mart, czytaliście takie książki jak Sergiej Łazarjew, czyli mam na myśli osoby, które nigdy nie negowały Boga, ale miały duży problem, żeby mówić o Jezusie. Albo i jakby są tacy guru, którzy myślą, że mogą przyjść do Boga i bezpośrednio od Niego jakieś informacje brać, albo mówić w Jego imieniu i tak dalej. Natomiast nie po to Bóg dał swojego Syna i pozwolił, aby On umarł na krzyżu za nas, po to, żebyśmy... I plus, jeszcze Jezus powiedział, że jest drzwiami jedynymi do swojego Ojca, żebyśmy my wchodzili do Ojca oknem, tak? Jeżeli Ojciec dał drzwi, to wchodźmy do domu drzwiami, ponieważ bardzo niemiłe jest i niekulturalne, jeżeli wchodzimy do domu oknem, tak? Albo jakimiś tylnymi drzwiami, tak? A to jest to, co mi się wydaje, właśnie niektórzy guru New Age'u chcą robić. No i plus, nie wiadomo tak naprawdę, do jakiego domu oni wchodzą. Czy oni wchodzą do domu Ojca, czy oni wchodzą do domu na przykład Wszechświata, albo Stwórcy jakiegoś tam miłości, czy to jest naprawdę ten sam Bóg, który stworzył moją i Twoją duszę. Być może tak, ale chodzi o to, że pewność mamy wtedy, kiedy wchodzimy drzwiami, tak? I na tych drzwiach jest napisane Jezus, bo tak jest napisane w Piśmie, nie ma innych drzwi. Jeżeli byś sobie chodził tylnymi drzwiami po ogródkach, chciałbyś wejść jakimiś ogródkowymi drzwiami do domu, to nie masz pewności, że są to dobre drzwi, ponieważ tylko na przednich drzwiach jest napisany numer, prawda? Dlatego też właśnie wchodźmy do tymi drzwiami, na których jest napisany Jezus, a wiem, że osoby z New Age'u mają z tym problem, bo ja też miałam z tym duży problem, właśnie, który nazywa się, tak, był taki Jezus, ale on był po prostu osobą oświeconą, tak? I nie przyjmują tej prawdy do swojego serca, nie przyjmują tej prawdy. Nie robią tego, co Jezus kazał zrobić, tak? Czyli rzucić wszystko i iść za Jezusem. Nie stosują Jego nauk w praktyce. Nie interesuje ich Pismo, tak? I cały czas wymyślają sobie naokoło jakichś innych Jezusów, tak? Jakichś, nie wiem, czy innych bogów, ale po prostu inne ścieżki, które są niepotrzebne, ponieważ ścieżka już jest dana. I to jest taka jedna tutaj moja przestroga do osób, które były w New Age'u. I też do osób, które były na tej drodze tych mniejszych płomieni, tak jak ja. Ponieważ też jest dużo osób, które właśnie chcą wejść tym okienkiem do Boga pod tytułem mniejsze płomienie, tak? Bo to mniejsze płomienie to też dla niektórych osób jest takie coś, że one na tym się bardziej kierują i wchodzą przez te drzwi, a nie wiadomo, czy te drzwi, dokąd one prowadzą, tak? Ponieważ dużo osób myśli, że ten płomień to już jest Bóg, tak? Że to połączenie jest już tak boskie, że już nic innego człowiek nie potrzebuje. I nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ Bóg tego nie chce. I według mnie, jeżeli właśnie tak się dzieje, że na tej drodze zaczynasz dużo rzeczy tracić, to nie jest to wcale żaden objaw żadnej ciemnej nocy duszy, tak jak wcześniej myślałam, tylko jest to objaw po prostu braku błogosławieństw, czyli klątw, czyli tego, że Bóg cię ostrzega, że to nie jest dobra droga, ponieważ łamiesz drugie przykazanie, czyli robisz sobie bożka z tej relacji i przez to Bóg zaczyna cię karać, tak? Czyli właśnie zabiera tobie pracę, zabiera tobie różnego typu rzeczy, dostęp do obfitości, żebyś się upamiętał, żebyś się upamiętała, tak? Żebyś przestała traktować tą osobę jako nie wiadomo kogo. Bardzo polecam książkę Więzy Duszy, bo tam jest napisane właśnie, jak niebezpieczne są takie relacje, gdzie traktujemy tą osobę jako nie wiadomo co. Bo to jest nieważne, czy robisz sobie tarota, tak? Czy po prostu oglądasz takie filmiki, jak ja tworzyłam, to dalej jest poświęcanie niezdrowej ilości czasu na tą relację, zamiast skupić się na rozważeniach nad Słowem Bożym i nad tym, co
Jezus dla Ciebie zrobił i pogłębianiu przede wszystkim relacji z Jezusem, tak? Bo nie ma innych drzwi. Nie ma innych New Age'owych drzwi pod tytułem Sergiej Łazarew, pod tytułem, nie wiem, wiecie, jakieś tam techniki kwantowe, czy jakaś tam Sylwia, czy jakaś tam Kinga, czy jakiś tam inny guru pod tytułem Joe Dispenza. Nie ma innej drogi, tak? Jest tylko jedna droga. I pełni wskazuje na te drzwi, to znaczy, że wskazuje nie na ten dom, tak? Dlatego musimy być w tych czasach bardzo ostrożni, do jakich drzwi wchodzimy. Ponieważ tylko te drzwi i tylko ten dom i tylko ten Bóg ma moc w ogóle zmiany Twojego serca i Twojego mózgu, Twojego życia. Ale tak naprawdę, nie po troszku, tak jak te wszystkie techniki. Jest napisane, że będzie wiele osób, które będą po troszku uzdrawiały, po troszku zmieniały. I to, że ta osoba tak po troszku Ci pomoże, to już robi Ci iluzję, że to coś daje Tobie. Nie. Tak samo te wszystkie moje filmiki poprzednie o tych pieniądzach też to wszystko usuwam, ponieważ to nic nie daje nikomu. To jest wszystko ślizganie się po powierzchni. To Cię nie zmienia i nie zbliża do Boga. Nie wskazuje na dobre drzwi, czyli na Jezusa. Dlatego polecam bardzo tą książkę Więzy duszy, jak wyzwolić się z takiej relacji. Ja nie mówię, że ta relacja jest zła. Tylko chodzi o to, że aspekty tej relacji i aspekty tego wszystkiego, co ludzie nazywają mierze płomienie, są złe. Czyli właśnie ta cała obsesja, a nawet takie niby zrównoważone podejście, jakie ja prezentowałam, albo ten Kurt, który opiera się o Eckharta Tolle, też nie jest dobre, ponieważ ono też nie zbliża Cię do Boga, tak? Ono niby coś tam uspokaja, ale ono Cię nie zbliża do Boga. Ono nie powoduje Twojego prawdziwego pokoju, tego, o którym Jezus mówił, że pokój mój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Ten pokój masz dopiero wtedy, kiedy się ochrzcisz, kiedy przyjmiesz Jezusa do swojego serca i żadna technika, żadna medytacja nie da Ci takiego spokoju jak to właśnie. I ja to mówię ze swojego doświadczenia, tak? Ponieważ nie ma innego, jeżeli ktoś nazywa jakąś tam hipnozę transformującą metodą, radykalną, jak to lubią nazywać teraz w New Age'u wszystkie metody transformujące, radykalne, uwalniające, to powiem Wam, że nie ma mocniejszego uwolnienia niż uwolnienie w imię krwi Jezusa. Nie ma. Nie ma lepszego pokoju w sercu i lepszej transformacji po prostu z Twojego serca, niż która zaczyna się, kiedy przyjmujesz chrzest z wody i z ducha. Nie ma. I to jest wszystko prawda, co powiedział Jezus, że ci, którzy nie wejdą właśnie przez chrzest, nie ochrzczą się, nie przyjmą tego daru, który nam zostawił Jezus, tak? Poczytajcie sobie o Pięćdziesiątnicy, bo ja ostatnio po raz pierwszy w ogóle świadomie te wszystkie fragmenty Pisma przeczytałam, tak? To poczytajcie sobie o tym, jaki dar naprawdę nam zostawił Jezus, czyli Ducha Świętego, pokój nam zostawił, tak? I my możemy tylko o to się zgłosić, kiedy sami o to się zgłosimy, poprosimy, tak? To wtedy dopiero to mamy. I żadna hipnoza, żadna medytacja Wam tego nie da, ani jego kundalini, ani w ogóle jakakolwiek ta medytacja. To wszystko jest zwiedzeniem. Pozdrawiam Was i życzę Wam dużo błogosławieństw w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.